Pinik, o Brzasku jest ciemno, a my pomału zaczynamy. Andrzej uzbraja swój kijek z nadziejami na ładne okonie i szczupaki. Z nowymi nadziejami. A czy będą, czy nie, życie pokaże. Jak ta woda, jak ja to mówię, zawsze zapomniana przez PZW. Nikt nie zalibia. I to jaka woda, nie? I zapomniana przez PZW. Tak. 100 hektarów wody. I, wpuszczają oni tonę karpia. Tak, oni to mają za przeproszeniem, nie powiem gdzie. Nie wiem, może lepiej skończmy ten temat, bo... Nie będziemy się o świcie nakręcali. Już mi się ciśnienie podnosi. Ale będziemy próbowali, bo nie mamy gdzie niestety wędkować w naszej okolicy. No. I tak to wygląda. Niestety tak to wygląda. Rybka chodzi, oczkuje i będziemy walczyli. Zobaczcie, jeszcze ciemno. Jest ciemno. Zaczynamy od obrotu weczek. Drobnica chodzi. Jest ciemno. Jak widzicie, Andrzej troszeczkę dalej stoi. Ale tylko troszeczkę, bo się boi. Boi się, normalnie trzyma się, żeby wszystko grało, wiecie jak to jest. I tak próbujemy, tak rano wstając, cokolwiek złowić z tych naszych łowisk. I bierzemy się do roboty, zobaczymy co będzie dalej. Dokładnie, Jurek, dobrze powiedziałeś, cokolwiek złowić. Słuchajcie, bo nie liczymy na nic wielkiego, ale może jakieś okoniki. Świt dopiero, także mam nadzieję, że te brania się zaczną, jak gdzieś wyjdzie słoneczko. A co z tego wyjdzie, no zobaczycie dalej w filmie. I wędkujemy. Jesteśmy fajnie w takiej zatoce. Jest tu roślinność i będziemy próbowali w dalszym ciągu złowić te okonie, szczupaki, a może i sandacza. Zobaczcie, tyle różnych cukiereczków człowiek nosi jedno. Dwóch pudełeczek i zastanawia się, co by tu jeszcze założyć, żeby ta ryba wzięła. I jak powiedział klasyk, wody są przepuszczone, przewoblerowane i przegumowione. Bo nie wiem, czy jeszcze na coś inne można kombinować. To jest po prostu tragedia, co się dzieje z tymi naszymi łowiskami z roku na rok. No i mamy kolejną miejscóweczkę, ładnie porośniętą, i będziemy próbowali, co tu może jeszcze być. No, ładne okoń. Ładna rybka. Ładny okonek. Zaraz go wyciągniemy. Przed chwilą żeśmy słyszeli go tutaj i mówimy tak, no musimy tam podejść, bo jeżeli tam ją słychać, to musi tam gdzieś się nam coś zameldować. No i mieliśmy rację. Jest tu dużo drobnicy i ten okonek tu się właśnie gdzieś kręcił. Co najmniej 25-26 cm. Nie będziemy go mierzyć, tam specjalnie gościa męczyć.
Dobra, słuchajcie, wraca do podbieraka i uwalniamy jak go. Jak zwykle, wypuszczamy go. Niech cieszy innych wędkarzy, a może w przyszłości i nas. Jurek, co, no opłacało się tu podejść, nie? Choćby dla tego małego, no małego, choćby takiego fajnego okonka, w naszych rzeczywistościach fajnego. Andrzej dobrze mówi małego, bo to słuchajcie, no okoń 25 cm to nie jest rarytas, jak było kiedyś, bo te okonie się łapały, nas interesowały, mówiąc uczciwie, takie ponad 30 cm. No, to do też 40 no, to już to nie, też tak już jest to, fajny okoń. To nie są takie rewelacje, no ale wiecie, jak jest tak duże bezrybie, to i ta mała rybka zaczyna nas po prostu cieszyć, tak jak niektórzy mówią wędkarze, że już zeszliśmy naprawdę nisko. Ale musimy być zadowoleni, że chociaż to bierze. Powiedzmy inaczej, ta mała rybka staje się dużą. Staje się po prostu rarytasem i to nas cieszy, że w ogóle rybka bierze, jesteśmy zadowoleni i walczymy dalej, bo szkoda czasu. Dokładnie tak, łowimy dalej. Zobaczcie, pięknie. To będzie sobie lecą. Znikły. Zobaczcie, jaka jest piękna roślinność tu pod tą wodą. Typowa pod drapieżnika. Próbujemy nad nią łowić. Jest tam fajny spad. Andrzej stoi i próbuje na swoje sportki i najbardziej nas dziwi to, że nie uderzają małe okonie w ogóle, nawet nie odprowadzają. Tak by ich nie było. No, co jest niemożliwe, woda ma w 33 hektary chyba, jak dobrze pamiętam, dużo pięknych zatoczek. Ale najdziwniejsze jest to w tym wszystkim, że my jesteśmy tu już któryś raz. Ja jak zawsze mówię wam, Andrzej, o konie, a ja próbuję szczupaka i nie udało mi się tu nawet złowić 30-centymetrowego szczupaczka takiej sznurówki. No one przecież tu muszą być, muszą się wycierać, albo jest ich tak potwornie po prostu mało. Walczymy. Nie, jak to mówimy, nie poddajemy się, ale coraz bardziej nas to przeraża, że ta wspaniała woda, na której kiedyś lubiliśmy tak łowić, niestety zaczyna być coraz większą pustynią, studnią, w której nie ma ryb. Andrzej, okonia. Jak zwykle. Jak zwykle na perłowe portki. I to jest jednak najbardziej skuteczne. Gumeczka. No taki gdzieś koło 20. No już taki 4-23 cm. Mówiliśmy. Taki przyzwoity. Taki sportowiec fajny. No. Jakby nam takie dalej byłoby fajnie. Bylibyśmy bardzo zadowoleni. Czekaj, gościu. Pięknie, ale pięknie wybarwiony, nie? No. Jak okoń. I sobie pięknie wpłynął. I wiesz, jak jest. No nie będę się chwalił, bo nie ma czym. No niestety. Nie jest to 40, ani tam powyżej 40, no ale dobra, okej. Cieszymy się i z tego. Ale to jest tylko dlatego, że dzisiaj mamy obydwaj koszulki jakie? Moje nie widać. Andrzeja nie widać, ale widać niebieskie tło. Łowcy okoni. Jasne. Po prostu te koszulki może wreszcie nam będą przynosiły szczęście. Może. To jest, wiecie, jak w jednym z filmów mówię do Andrzeja, ty musisz jakieś zaklecie powiedzieć, żeby ta ryba wreszcie brała na feder. Chciałem go namówić na jakiś taniec. Bierzcie ryby, ale niestety Andrzej... Nie. Nie daje się nabierać na takie numery, nie podpuszcza się. Nie. On wie, że żadne tańce albo biorą, albo nie biorą. Koszulki nie pomogą. Co nie pomogą, koszulki pomogą.
jest napisane łowcą koni, to znaczy, że musimy łowić. Aha. Musimy. No, nie ma, zmiłuj się. Koszulka, koszulka i napis zobowiązują do czegoś. Łowimy tylko, dalej. Tylko, że czasem w studni ciężko cokolwiek złapać, nie? Studnia studnią, ale rybki muszą być. Zobaczcie, ekolodzy pognietli puszki i zostawili, bo po co mają zabierać. I tak wzdłuż całej wody. Nie potrafimy szanować tej przyrody, która nas otacza. Szkoda słów. Woda opada. Jeżelemia bobrowe pozostają. Dzień się budził, jak widzicie. Jest ciemno. A my jak zwykle zaczynamy. Tym razem nasz ulubiony spinning. Jesteśmy na naszej wodzie kołowej PZW i zobaczymy, co nam ta woda przyniesie. Andrzej, jak twoje prognozy pogody i nawędkowanie? Masz na myśli pogodę. No. Widzisz, pogoda jest taka, jaka jest. Całą noc padało, wiecie, jeszcze trochę mrzeweczka lekka jest, ale tak jak nie mówi, poddajemy tak się. Jak mówiłem ci, kiedy jechaliśmy to na to miejsce, że po prostu my musimy wykorzystywać to, co jest nam dane, bo jeżeli do wędkowania mamy sobotę albo niedzielę, bo niestety trzeba iść do pracy, no to musimy to wykorzystać, no, w jakiś sposób. Nie wiem, czy tam uda się tam coś złowić, czy nie, no ale tylko ta sobota, niedziela nam zostaje, tak jak przed chwilą powiedziałem. No. W tygodniu wypadnie jakiś na ryby nie za bardzo. No musimy się postarać. Każdy ma swoje jakieś zajęcia i tak to jest. No. Niestety. O, coś się chlupnęło, rybka, znaczy, że coś tam chodzi. No na pewno drobnica się pokazuje, zresztą widać, jak ona oczkuje, nawet słychać, nie tyle co widać, ale słychać, jak ona oczkuje, także może być, że jakiś drapieżnik gdzieś za nią będzie podążał i coś uda nam się, tak przysłowiowo mówiąc, wydłubać z tej wody. No to dłubiemy. To dłubiemy. Na dzisiejszy dzień wziąłem sobie takich kilka woblerków. Obrotówek. Wahadłówek większych, trochę mniejszych pokazuję. To są kumki i zobaczymy, co będzie. Będę się starał popróbować te woblerki, jak one się będą sprawowały podczas twitchowania, i go zakładam na wędkę. Kolejna fajna miejscóweczka, roślinność, gdzie będą stały konie. A się prosi, aby tu powędkować i będziemy walczyć, zobaczymy, co będzie dalej. No, Andrzej je wyczuł. Nie mógł się tu do nich dobrać, do tych okonków malutkich. Miał bramka, zaczęło się od obrotóweczki, zmienił na gumkę. Perła nie pomogła, motor oj teraz jest. Tak. I cieszy się, że w ogóle coś bierze, nie Jurek? Andrzej, widzicie, oto jak na koszulce. Łowca koni, on jak już ma konie, to już jest zadowolony, już reszta się nie liczy. Nie. On nie chce żadnej innej ryby, ta szczupa go nie obchodzi, tam nic innego. A jak jest okoń, to już jesteśmy w domu. To już jesteśmy szczęśliwi. I to nas już po prostu cieszy. Ale okoń, nie mówimy tutaj o tych okonkach, które udało się na razie złowić. Mówimy o takich przyzwoitych już okoniach, takich powyżej 30 cm. Może się uda. Oby. Mamy rybeczkę. No ale
tak jak ci mówiłem, tam coś stuka i mówiłem ci od razu, to są małe okonki. No nie jest taki mały, bo to jest wymiarowy chyba już. Nie. To jest mały okonek. Taki w granicach 12 cm, może 13. Chyba nie ubarwiony. No ale niestety jest taki jaki jest. I też się z tego cieszymy, wiesz, po godzinie chyba. Po godzinie w końcu jakaś rybeczka się zameldowała. Malutki okonek, no próbujemy dalej. Może uda nam się złowić jakiegoś. Dzisiaj marzenie to już jest takie 25-30 cm. Chodzimy coraz niżej. Jeszcze parę lat temu to tam celowaliśmy w takie 40, nie? A dzisiaj musimy się cieszyć z tego, żeby cokolwiek wzięło. Co w ogóle jest. No, dobra, to... no. Próbujemy dalej. Przyszliśmy z Andrzejem na nowe miejsce. Wziąłem sobie teraz obrotóweczkę. Te wobletki i wahadełko nie sprawdzało się. Gumy również nie bardzo. I dalej próbuję złowić szczupaka, bo zawziąłem się na niego dzisiaj. Zresztą jak zawsze Andrzej na okonie, a ja na szczupaki. I zobaczymy, co z tego będzie. Przede mną tam takie fajne wypłyconko jest. Fajna góreczka. I może coś z tego będzie.